Ogólnie. A więc... Więc wiele się tu nie da zrobić. Trzeba by zacząć od wyburzenia standardowych ścianek. Na przykład wyburzyć ściankę pomiędzy kuchnią a pokojem. Przemienić łuki drzwiowe. Najlepiej półkoliste albo mauretańskie i oczywiście ze sztukaterią. No i całkowicie zmienić wystrój. Jak to wystrój? Mam na myśli meble. Te meble się do tego zupełnie nie nadają. Mąż myślał już o komplecie mebli, ambasador. Nie, popełniliby państwo tylko ten sam błąd. Typowość, standard, nuda. A nam chodzi o to, żeby to było pani mieszkanie, indywidualne. Moje mieszkanie indywidualne. To nie będzie drzwi? Tylko co będzie? Właśnie, co będzie? Drzwi już dawno wyszły z mody. Będą otwory drzwiowe, zakończone łukami, które stworzą nowe perspektywy i zintegrują całą przestrzeń. Przepraszam bardzo, ale jednak ze względu na dzieci... Dzieci się zawsze źle komponują w mieszkaniu. To gdzie dzieci mają mieszkać? To jest nawet interesujące zagadnienie. Pokój dzieci. No. Ale przy dzisiejszych standardach ja bym się tego nie podjął. A jak by się to kształtowało od strony, wie pan... Chodzi pani o sam projekt, czy o wykonawstwo? Nie, raczej o projekt, bo jeżeli chodzi o wykonawstwo, to mąż jako fachowiec. Najgorsi są ci majsterkowicze. Ja dysponuję fachowcami, którzy mają w małym palcu strukturę, fakturę, powierzchnię, kolor, materię, no... Ale jeśli państwo postanowili to sami sfuszerować... Ale skąd, że nie? Ja się wam cię przepraszam, moja towa... Przepraszam cię. Tutaj trzeba byłoby wszystko wyczyścić. Ależ to było niedawno odnawiane. Tu jest... Ja mówię o czystości formy. Ja bym tu widział dla przykładu fotel, drugi stolik. No jest i stolik. Jakiś kosztowny drobiazg w perspektywie. Kosztowny drobiazg? No mamy w perspektywie zakup. Ja mówię o perspektywie przestrzeni. Na przykład duży obraz ciemny w bogatych ramach. Widzi to pani na tej ścianie. Miniatura, mała miniatura, ale ostro bijąca w oczy. To by mi odpowiadało. A czyj portret? W rodzinie przodków XVII-XVIII wiek. Mógłby być Biedermeier. To by mi konweniowało. No. Ale proszę się zastanowić. Zostawiam pani numer telefonu. Proszę się ze mną skomunikować przez Celinę. Jeszcze moje papiery, przepraszam. Przepraszam, gdzie tu jest wyjście? Tutaj. Nie, to straszny bałagan, nie przepraszam. Przepraszam. Do widzenia.